Witam panowie, uszanowanie, szybka lekcja, specjalnie dla was, pomimo że ja robię mniejszą zdecydowanie robotę, co innego potrzebuję wyciągnąć, to zawsze myślę o tym, żeby coś zostawić dla potomnych, żeby zrobić to w miarę najbardziej profesjonalnie, żeby ktoś wiedział, jak dobrać się do części, nawet jeżeli popełnię błąd ja przy rozbiórce, to po to jest to nagrywane, po to ja daję jakieś wskazówki, żebyście wy nie popełnili tego samego błędu, co przy mnie. To, co widzicie, to jest jeden wielki Armagedon, można powiedzieć taki rozpierdol, ale to jest celowo zrobione, dlatego że żeby pokazać jakąkolwiek robotę, jak po kolei rozebrać dany jakiś element, tutaj będziemy omawiać akurat Mercedesa W124 i to w obojętnie jakiej wersji, czy to będzie kombi, sedan, czy coupé, to konstrukcja jest taka sama. Będziemy się dobierać do tunelu, wszelkich gadżetów znajdujących się w tunelu, tak samo tutaj na kokpicie, licznik i wręcz nawet kokpit. Ja wam mniej więcej pokażę, z tego co tu pamiętam, bo tych gadżetów jest dosyć sporo, jak po kolei się dobrać, tak będę sukcesywnie wam pokazywał do poszczególnych elementów tego auta, żebyście nie popełnili żadnego błędu. I teraz tak, rozpoczynamy, przypuśćmy, że chcemy dobrać się do głośnika. Może to będę robił chaotycznie, może to będę robił w jakiś sposób taki nie po kolei, ale zobaczcie, to jest klatka głośnika. Żeby to kratkę wyciągnąć, żeby wymienić głośnik w ogóle, to musicie tak, śrubokręcikiem delikatnie podważyć tutaj, jest taka listwa maskująca. Ja już ją wam zaraz chwileczkę pokażę. Proszę bardzo. Ona tak wygląda, pod spodem ma zaczepy, tak jak widzicie. Ta listwa maskująca w ten sposób maskuje dwie śrubki, które są pod tą listwą. Czyli delikatnie ją podważamy na całej długości, odpinamy, po czym pojawią nam się dwie śrubki tu i tam w głębi. Dosyć takie długie śrubki, powiedzmy na 2 z hakiem centymetra. To są na śrubokręt krzyżakowy. I tam musimy mieć dosyć długi śrubokręt, żeby w ten sposób to odkręcić. Tutaj troszeczkę może krótszy, bo szyba będzie nam przeszkadzała. Jak już to ściągniemy, to delikatnie podważamy od tej strony, żeby odeszło nam do góry ta kratka i wyciągamy w ten sposób na bokiem troszeczkę przeciągając, dlatego że zobaczcie, narożniki są wygięte w ten sposób, że musimy je odciągnąć od słupka i pozbywamy się tego. Szanowni panowie, mamy załatwioną sprawę głośnika. Głośnik podważamy też tutaj delikatnie i on nam wyjdzie, zdaje się, na 3 takich zatrzaskach metalowych, pięknie nam wychodzi, możemy go wymienić. Obniżając się w dół, jeżeli nam na przykład zawiedzie tutaj żarówka w podświetleniu, która jest montowana od drugiej strony tejże kratki. Panowie, ta kratka jest demontowana w następujący sposób. Są takie mocowania, ja wam pokażę, wiecie co, przeniesiemy się analogicznie na drugą stronę. Tutaj macie taką kratkę, o, nawet ona już jest tak zdemontowana, że mamy ją całkowicie na luzie. Tu mamy taką kratkę i zobaczcie, są tak, tego typu uchwyty, one się uginają, widzicie to, w dół. 4 sztuki są tego uchwytu. Tutaj ten jeden uchwyt odpadł. To nie wynika z mojej nieudolności, ale niestety po prostu czas zrobił swoje, ale one są w ilości 4 sztuk. I teraz tak. To jest tak akurat zamontowane z tamtej strony. Tutaj, przez kratkę, tu widzimy, te uchwyty są widoczne. Jak się przyjrzycie, to proszę bardzo, widzicie to? Jak ja tutaj ruszam, poczekajcie, zrobimy, o, patrzcie, to pojawia nam się ten uchwyt z taką dziurką. Ten śrubokręt musicie użyć, musi mieć około 2 mm szerokości, cienki dosyć jakiś śrubokręcik, żeby podważyć to do góry, żeby ten zaczep był podważony. I tak musicie niestety z 4 zaczepiami zrobić, że one, te górne, podważacie na dół, widzicie? Na dół nacisnąć się muszą. Te dolne do góry, po to, żeby ta zapadka, która tutaj jest, ona się ugięła w dół i analogicznie dół do góry. A po to, bo one są tylko i wyłącznie na wsuw. Jeżeli wy je pozbędziecie się ich naprężenia, to wysuniecie tą kratkę. Jak wysuniecie kratkę, panowie, to z tyłu tutaj macie podświetlenie tegoż suwaka, który wam się podświetla, jak zapalicie światło. Macie możliwość demontażu tego światełka, bądź ewentualnie, jak macie po kratkę uszkodzoną, to możecie sobie ją wymienić. Mamy omówioną kratkę. Jeżeli chodzi o środkową, panowie, kratkę, to już wam pokazuję, o co chodzi. Po prawej stronie, widzicie ten otwór? Tutaj macie śrubokręt krzyżakowy, odkręcacie śrubkę. Ona jest, ta kratka jest w ten sposób zamontowana. Ja tak tylko oczywiście robię to w sposób, teraz przykładam. Tu odkręcamy śrubkę, a z tej strony nie ma, panowie, śrubki. Nie ciągniemy za ten metal, za to aluminium. Dlatego, że jak będziemy ciągnąć, to oddzielimy warstwę tą aluminiową, jakby ozdobną, od tego plastikowego elementu. Może nam połamać się, tak jak u mnie tutaj pękło, taki zaczep jest. Widzicie, tam jest taki zaczep. O, ona już mi się tutaj, można powiedzieć, w jakimś sensie oczywiście, tylko rozleciała. I tu mamy
identyczny temat. Z dwóch stron, po tej stronie lewej, po tej, gdzie nie ma tej śrubki tutaj, bo tutaj nie ma tej śrubki, są takie same zaczepy. Widzicie tam w głębi? Patrzcie, ja ruszam. W dół opuszczamy cienkim śrubokrętem na dole i na górze. Na dole go nie ma, ale on był. I w ten sposób, jak go zakleszczymy, wysuwamy to do siebie. Wówczas pociągając, on nam się po prostu uwolni, nam się ta kratka. Z tyłu mamy już to kółeczko, które reguluje nam nadmuch na ciepłe, zimne i tam też jest element podświetlania, także też możemy sobie żarówkę wymienić. Jak to odkręcimy, odczepimy, to szanowni panowie, mamy dostęp do tego dekoru. Ten dekor, żeby wymienić, ten co tutaj widzicie, dosyć karkołomne zadanie, bo od tej strony są śrubki, trzy trzymają. I tak, siódemka, siódemka, tak w głębi, będziecie to czuli. Niestety, o widzicie, już tu ja mam poluzowane, patrzcie. Widzicie, tutaj jest śrubka i tu jest trzecia. Ona jest trudno dostępna, dlatego że tak, od tej strony, tak jak widzicie po ściągnięciu licznika, zaraz wam opowiem po licznika, nie dojdziecie do tego, bo tutaj mamy całkowicie wszystko zabudowane, tu nie mamy szans. Jeżeli gdziekolwiek, jak włożycie palec tu, dosłownie tu, to tu jest bardzo słabe, ale dojście do tego. Tak naprawdę najlepszym dojściem by było oczywiście ściągnięcie, no... tej kokpitu, ale to jest bez sensu. Tu kluczykiem, jak siódemką, powoli będziecie odkręcać i jesteście w stanie dojść do tego dekoru. Tak samo wygląda sprawa z tymi dekorami po lewej i po prawej stronie, z tymi. Tu, jak ściągniecie tą kratkę, to od góry również macie kluczyk siódemkę. Później, panowie, jakbyście chwycili, to dwa tu tutaj są, to tutaj akurat od spodu, zaraz wam pokażę, jak to rozebrać wszystko. Tu od spodu macie drugą siódemkę. Dwie te siódemeczki, jak sobie odkręcicie, to macie już ten dekor ściągnięty. I tu możecie go wymienić. Jeżeli chodzi o licznik, panowie, to w każdym Mercedesie wy o tym wiecie, ale ja to mówię tylko i wyłącznie dla tych, którzy tego nie wiedzą. Tu są cztery takie zaczepy na wcisk. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Mercedes przewiduje takie specjalne urządzenie, ja je mam niestety nie tutaj, nie mogę wam tego pokazać, takie pręty są fabryczne, które jakby w powłożeniu pomiędzy licznik a kokpit powodują, że my możemy zahaczyć i wyciągnąć ten licznik, że on się nam wysuwa dosyć sprawnie, ale to jest do zrobienia, podważając no jakimś tam systemem troszeczkę jakiegoś zawiniętego, no nie, może nie śrubokręta, ale czegoś takiego, żeby nam zaczepiło, wysuwamy ten licznik. Z tyłu, no to wiadomo, odkręcamy linket szybkościomierza, przewody elektryczne, kostki, i tego licznika się pozbywamy. Teraz następna sprawa, no tutaj analogicznie, jeżeli chodzi o ten głośnik, to ta sama historia, tak? To, co odpowiedziałem po prawej stronie. Jeżeli chcemy wyciągnąć schowek, wnętrze tego schowka, chcąc się dostać do tych elementów aparatury z tyłu, do instalacji, do jakichś tam gadżetów, które tam są z tyłu, to panowie, schowek jest montowany w większości na tego typu spinki. Je tak naprawdę to tylko może nam się udać paznokcie, chociaż nie wszystkie nam się uda. Pociągamy, one się uwalniają do tego stopnia, pół milimetra nam się cofają, po czym wyciągamy je całkowicie. Widzicie, panowie? One wchodzą w ten sposób. Jak my je troszeczkę, patrzcie, troszeczkę je uniesiemy, to on już nam wyjdzie. I tych jest 7 sztuk. Raz, dwa, trzy i na górze są cztery. Teraz tak, musicie pozbyć się, od razu wam mówię, musicie, czy wy chcecie, czy wy nie chcecie, albo zepsujecie. Musicie pozbyć się tego haczyka zaczepiającego schowek. On jest tutaj oryginalnie. I teoretycznie on nie jest przymocowany do tej skrzynki schowka, ale żeby wyciągnąć sprawnie ten schowek, wy potrzebujecie miejsca płaskiego. Jak macie zamontowany tenże haczyk, to ten haczyk wam powoduje to, że wy musicie nacisnąć ten schowek, żeby jakby ten haczyk przeszedł tędy. Rozprujecie, pogniecie, zniszczycie. Nie ma sensu. Ten haczyk to są tylko i wyłącznie dwie śrubki na szybokręt krzyżakowy. Także nie ma sensu. Pozbywamy się go, tak? Oprócz tego jeszcze tam jest lampka tego typu, no to lampkę tu odpinamy w prosty sposób. Na dół ciągniemy, wypinamy kostkę, mamy, pozbywamy się tego jakby tej puszki schowka. Mamy to z głowy. Żeby, szanowni panowie, pozbyć się tego całego tej aparatury tutaj, tego kokpitu środkowego, to, żeby ściągnąć ten gadżet, tak, no to musimy dostać się tutaj do dwóch śrubek od spodu. Widzicie? Tu jest jedna i tu jest druga. Wcześniej demontujemy całą aparaturę tych pokręteł. Ciągniemy je do siebie. One się odpinają od tych trzpieni. Później mamy nakrętkę. Ja to mam oczywiście zdemontowane, tylko dlatego, żeby szanownym panom tutaj trochę ułatwić wyobraźnię. Odkręcamy te nakrętki i uwalnia nam się te całe akcesoria, które są tak naprawdę tu. To jest później, pod tym to jest zamontowane. To jest zdemontowane. Ja wam zaraz powiem, o co chodzi. Czyli te pokrętła odpinamy, tu odpinamy, odkręcamy te dwie śrubki, to nam w ten sposób uchyla się i w dół
w dół, panowie, w ten sposób wywijamy i w dół, dlatego że tutaj z tyłu, patrzcie, mamy zaczepy, tu jest taki zaczep, o widzicie, jak to jest taki haczyk, tu powinien być drugi, on oczywiście się odczepił, nie ma to znaczenia już teraz większego, ja go odkładam na bok, mamy, pozbywamy się tego dekoru drewnianego, jak tylko ktoś ma zamiar wymienić dekor, pod tym mamy coś takiego, widzicie to? I pod tym tutaj z boku, jak przyjrzycie się z boku, i tu na górze, będą śrubki mocujące, pozbywacie się tych śrubek, oczywiście to już odczepiacie, tu przyciski są luźne, bo to wam wyjdzie, ten stelaż wam po prostu odejdzie osobno, macie stelaża, pozbyliście się stelaża, później już są te wszystkie przełączniki, które tutaj u mnie już wiszą osobno, zobaczcie, te akcesoria na, znaczy z przyciskami, to to już wisi osobno, to jest przymocowane tylko i wyłącznie tu na taki wcisk, to już sobie poradzicie z tym. Następnie, żeby pozbyć się popielniczki, panowie, to zaraz ja wam pokażę popielniczkę, momencik, gdzie mam, no kuźwa, przygotowano miałem specjalnie dla was i ojejku, no nie lubię tego typu historii, jest, panowie, jest. Tu jest popielniczka i żeby tej popielniczki się pozbyć, to robicie w ten sposób, otwieracie ją, tutaj pozbywacie się wkładu tego, tam gdzie ten smród jest generowany, ja nie cierpię papierosów, swoją drogą nie polecam nikomu, bo bez papierosów naprawdę życie jest dużo, dużo przyjemniejsze i zdrowsze. Czyli tak, mamy ten wkład popielniczki, który no, wkładany jest tutaj, a w prosty sposób likwidujemy go poprzez przesunięcie suwaka w bok, tego się pozbywamy, tak? Pozbyliśmy się. Teraz w głębi tejże popielniczki, tam, jak wy to, jak tak troszeczkę ruszycie, zobaczcie, ja ją dam na zewnątrz, celowo. Widzicie tam dwie dziury? Jedna i tu druga? Tam są śrubki na kluczyk, na śrubokręt krzyżakowy. Odkręcacie te dwie śrubki. Jak odkręcicie, już ta popielniczka zaczyna wam się tutaj stąd uwalniać. Z tyłu oczywiście musicie rozłączyć, bo jest gniazdo zapalniczki. Tu jest instalacja do tego gniazda, także rozłączacie gniazdo i zdaje się podświetlenie też tutaj jest. Jakiś element światełka, tak, dokładnie. Czyli pozbywamy się tej popielniczki, ona nam odchodzi. Widzicie, tu jest ta śrubka jeszcze, ona została mi na tym, tu ją włożę. Dobrze, czyli popielniczki się pozbyliśmy. Żeby pozbyć się tutaj tego dekoru jakby koło dźwigni zmiany biegów, to też działa tylko i wyłącznie na zasadzie podważenia. Tutaj podważamy od tej strony, tu są takie zatrzaski, on nam odejdzie, ja go nie mam w tej chwili, musicie tam zaimprowizować sobie i zdaje się, że on tylko i wyłącznie działa na zasadzie podważenia, bo tam nie ma zewnętrznej jakiejś śrubki, musicie to po prostu delikatnie sobie podważyć. Później, tak jak powiedziałem, jest popielniczka, później jest ten dekor, gdzie są te cała aparatura grzewcza, no radia jak nie mamy, to problem jakby nas nie dotyczy, tak, bo bez radia to no już macie to na wierzchu. Teraz tak, tutaj pod spodem macie tą tapicerkę pod kierownicą, tak? Żeby pozbyć się tej tapicerki pod kierownicą, żeby próbować na przykład kokpit ściągnąć, czy w ogóle dostać się do jakiejkolwiek armatury z tym związanym, no to macie takie dwa plastiki. Widzicie ten plastik? To on jest tutaj zamontowany, tak? Tutaj ten, co trzyma włącznik świateł. Włącznik świateł, żeby się pozbyć, to też ciągniecie najpierw za tą dźwignię świateł do siebie. Ona zeskakuje wam. Później macie taką nakrętkę. Czekajcie, ja wam to wszystko zaraz pokażę. Widzicie, to jest dźwignia, znaczy się to jest pokrętło od świateł, które wam odejdzie, pociągając je do siebie. Później macie nakrętkę, która jest tutaj przykręcony sobie włącznik, odkręcacie kleszczami to do siebie. To, żeby się tego pozbyć, panowie, to podważacie, pamiętajcie to, od tej strony, tu, to co pokazuję, od tej, podważacie, to wam odskoczy, dlatego że tutaj jest zaczep, tylko i wyłącznie zaczep taki, jejku, bym chciał wam pokazać. W każdym razie musicie w ten sposób to odczepić, to wam lekko odejdzie i widzicie te zaczepy tutaj, te motylki? Te motylki nie ciągniemy do siebie, tak jak teraz, tylko musimy zrobić takie coś, w przesadzie to robię, żeby odeszły wam od tego, od tych dziur, od tych otworów, tak i tak. I dopiero to ściągniecie. Jak to ściągniecie, tą osłonę, to tu pojawią wam się trzy śruby na kluczyk ósemkę, które odkręcacie, żeby tego się pozbyć. Wcześniej od spodu, pod spodem tam, pod tym też są kluczyk ósemka, śrubki, które też się pozbywacie. Musicie bezwzględnie zdemontować urządzenie, to które otwiera wam maskę i uwalnia hamulec pomocniczy. I już wam powiem, jak to się robi. Czekajcie, bo to mam dosyć ciasno, a to jest dosyć poświęcenie. Myślę, że to docenicie chociaż łapką w górę. No tyle mojego, nic więcej. Teraz patrzcie, z drugiej strony mamy analogicznie przy stacyjce tą samą zaślepkę i ta sama historia. Odczepiamy od tej strony, od tej uwalniacie ten, że widzicie, ten oto, to, nie od tej, dlatego że tu już tego nie ma.
Ja zrobiłem straty. To jest właśnie po to, żeby nakręcić szanownym panom, to ja nieraz mam straty. Tu powinny być takie same haczyki, takie wąsy jak z tamtej strony, czyli zagięte w prawo. Że jak to uwolnicie, to wy ops, w lewo i wypinacie tą osłonę, żebyście nie połamali tego. To już jest u mnie nie tyle, że bezużyteczne, ale no niestety połamane. Jak widać, tutaj jest świeżo to ułamane. Także podciągamy i ściągniemy w lewo. I dopiero to ściągamy, tak? Tu mamy osłonę. Pod tym również pojawią nam się dwie śruby, tak jak widzicie, na kluczyk 8. Tu one są, tak jak widzicie, do demontażu tego elementu. Tak, widzicie? Zresztą zobaczcie, tu jest to, że... O, patrzcie, ja wam pokażę, jak to działa. Tak? Ciągniemy i w lewo przesuwamy, żeby to ściągnąć ze stacyjki, tak? Czyli mamy to omówione. Żeby ściągnąć, panowie, żeby zdemontować to urządzenie, które nam maskę otwiera, to tu jest ten otwór i przez ten otwór wprowadzamy śrubokręt krzyżakowy. Tam mamy śrubę. Tu ona jest taka dosyć duża śruba. Ja wam zaraz ją pokażę. Bo to wszystko tutaj jest. Wy nie patrzcie na to, że to jest chaos, że to jest bałagan, że tu, o, gościu ma jakiś burdel. Nie, 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 panowie, to nie idźcie tą drogą, bo to jest wszystko poświęcenie się. Proszę bardzo, jest tego typu śruba na krzyżak, dosyć duży krzyżak, odkręcacie do skutku, do końca musicie to odkręcić, nie poluzować, panowie, odkręcić całkiem. Jak to odkręcicie całkiem, to będzie już wam tak, powiedzmy, luźne. Wtedy przekręcacie to w taki sposób, że wy jesteście w stanie wyciągnąć to z tego otworu, widzicie? Z tego otworu wyciągacie to jakby na tą stronę. Zostanie wam to urządzenie całe tutaj, które odciąga hamulec pomocniczy. I teraz tak, jeżeli chodzi o hamulec, jak wy będziecie mieli ten plastik już na wierzchu, to linkę tegoż hamulca, ojejku, tutaj jej nie widzę teraz w tym momencie, ja bym wam pokazał, ale tu wam się to pojawi wszystko, to tak tą linkę musicie... Momencik, ja wam może tutaj zaraz znajdę to. Gdzie to jest? Gdzie to jest? No widzicie, chaos powoduje to, że nieraz... Wypadałoby mieć tutaj lepiej przygotowane, ale lepiej przygotowane to nie zawsze jest dobre. Ja uważam, że to jest nieźle. Patrzcie, to jest ta cała rączka hamulca. Ona jest w ten sposób, bo tak ją ciągniemy. Tutaj, patrzcie, ja wam pokazuję. Tu jest przymocowana linka. Ona idzie tu i po czym tu jest jakby tak zgięta i tego. Odciągacie. Linkę przesuwacie, wyciągacie na bok, pozbywacie się tej linki całkowicie i to urządzenie, tą aparaturę macie już po prostu na wierzchu. Plastik, osłonę pod kierownicą macie zdemontowany. Widzicie? Tutaj nam trzyma, tak widać, to ta dziura tutaj i tutaj na dole. Po czym jest urządzenie, które otwiera maskę, uwalnianie hamulca, te śruby, które tutaj omówiłem na górze, 5 sztuk i mamy to zdjęte, tak? Już się tego pozbyliśmy. Ja to dam do tyłu, żeby mi teraz w tym momencie nie przeszkadzało. Licznik mamy omówione, kratki mamy omówione, żeby to światło zdemontować, to patrzcie, jak już mamy odkręconą tą podkładkę, to nie szarpiemy, dlatego że to jest taki motylek, w lewo przesuwamy i wtedy nam wyjdzie, bo tam jest taka, te uszy zaciskają się tak na zasadzie przekręcenia w osłonę. Także trochę poluzowujemy, wyciągamy, to mamy z głowy, tak, ten cały włącznik. Mamy tutaj już zdemontowany temat. To są podciśnienia regulujące, wypinamy je, naciskamy na te plastiki białe, wypinamy je z tego urządzenia, z tego dokładnie, tak? Tu z tyłu, widzicie? To jest kostka, którą tutaj sobie wypinamy, bo to nam reguluje wysokość świateł. Wiecie o tym doskonale, nie? I to jest regulowane na zasadzie podciśnienia. Gruszka podciśnienia jest zamontowana w każdym z reflektorów i jeżeli my tutaj przesuniemy, to dostarczamy tam podciśnienie, które zasysa nam tąże gruszkę i w odpowiedni sposób ten reflektor jest kierowany, strumień światła na drogę. Tak to dosłownie działa. Także to mamy omówione, to mamy, panowie, omówione, to mamy omówione, popielniczkę mamy omówioną, to zdemontujecie poprzez wypięcie z tego tunelu. To nie jest proste. Jeszcze teraz sprawa a propos tunelu, bo tego nie omówiłem. Żeby go zdemontować, to jeżeli już się pozbędziemy tych gadżetów około tutaj akcesoriów w środku, czyli tego dekoru, gdzie jest zmiana biegów, popielniczki, radia, tego całego elementu nawiewu, to tunel, żeby pozbyć się tunelu, panowie, to mamy tak. Tutaj mamy jedną śrubę, widzicie to? Tu. Wiadomo, że tutaj podważamy tą wykładzinę fabryczną. Ona jest zamontowana tylko i wyłącznie na wcisk. Tam jest taki rowek, za który ona jest zakleszczona. Podważamy to, wyciągamy, pojawia nam się tutaj ten otwór. Tam jest śrubka. Tą śrubkę pozbywamy się. Ona służy właśnie do tego, żeby uwolnić, tak jak widzicie, tunel. Po czym tunel jeszcze jest przymocowany, widzicie te śruby tutaj? Tu jest jedna,
tu jest druga. I tu, jak my się dostaniemy, tego nie będziemy mieli, tego tutaj już wypełnienia, tych gadżetów wentylacyjnych, to tu będą nakrętki, na kluczyk dziesiątkę. Tu, jak pokazuję, i tu. Musimy odkręcić się od tych tutaj śrub, które tu wystają. Ja wam tu pokazuję, ale od tego się odkręcamy. I zaczynamy takim ruchem wywijającym ten tunel od tyłu, podnosząc do góry, tu podnosząc, zaczynamy go pozbywać się, tak wywijamy go. Ja myślę, szczerze wam powiem, nie wiem, czy jest tunel do odczepienia bez odkręcania foteli. Nie wiem, ja tego fotela jednego nie mam, dlatego nie mogę wam powiedzieć, czy na 100% wy go wyciągniecie. Zawsze najlepiej jest sobie zrobić jak najwięcej miejsca, żeby później nie żałować, że coś nam się rozdarło, coś nam pękło i później żałujemy, oj, nie dołożyłem do roboty 15 minut, nie zrobiłem sobie wygody, a teraz sobie coś rozprułem, połamałem, popsułem. Bez sensu, także nieraz lepiej jeden fotel odkręcić, nic wam się nie stanie, tam są bodajże tylko i wyłącznie 4 śruby, poluzowujemy go, odczepiamy na bok, no i jest łatwiejszy dostęp jakby do tych elementów, tak? Także pozbyliśmy się tunelu tego środkowego. Wiecie co, ja go też odciągnę na bok, żeby mi już tutaj on nie przeszkadzał. Tak, czyli tak, mamy omówione to, dekory, tak jak powiedziałem, one są przymocowywane od tamtej strony, nakrętki są na kluczyk 7 bodajże, ja wam zaraz je zresztą powiem, bo tu jest ta nakrętka, o to jest to jest 8, ona jest za duża, tak, ja używałem do tego tejże, to jest to, co ja używałem i to jest, szanowni panowie, tak, to jest 7, macie 7, dekory są na 7. No to wszystkie dekory wam umówiłem, bo one są dostępne. Ten jest najtrudniejszy, środkowy, dlatego że koło stacyjki jest największy problem go tam poluzować. Tak? A te z boku to są o tyle dobre, że tak, tu dostaniemy się od spodu do tego dekoru, tu dostaniemy się od góry, od strony kratki, to powiedzmy, że jest w miarę... Nie, w sumie nie ma takiej tragedii. Nawet ten przy stacyjce, powiem wam, jak tam wciśniecie powolutku sobie skrupulatnie ten kluczyk, to też z tego wybrniecie. No to jest to. Co jeszcze byście chcieli wiedzieć? Ja za chwilę ściągnę ten kokpit cały, ale nie będę wam już pokazywał, nie róbmy komedii, to już niewiele wam zostanie. Powiem wam, jak już to odkręcicie, co ja wam teraz pokazałem, to na dobrą sprawę dostaniecie się do kokpitu, bo tutaj ten kokpit już zaczyna pracować na tym i tu już dostaniecie się do całej instalacji elektrycznej pod kokpitem, ewentualnie do nagrzewnicy i tak dalej, także myślę, panowie, że troszeczkę chociaż pomogłem, troszeczkę, zawsze jest miło dostać jakiegoś kciuka w dół albo jakieś słowo dobre, no zrozumcie, ja to robię w czynie społecznym i to jest, no zawsze mi to zależy na tym, jak ja gdzieś nieraz szukam czegoś, sam bym chciał zobaczyć, jak to jest zrobione, w sensie takim, żeby to coś rozebrać bezkolizyjnie, to wielokrotnie nie znajduję. Pokazują coś, nie pokazują, mlaskają, jakieś opowieści dziwnej treści. Uważam, że żeby pokazać to logicznie, to trzeba mieć to niestety w formie takiego Armagedonu to rozebrane, bo jak ja wam wytłumaczę, co będę tłumaczył, tam jakiś ząbek, srąbek, jakieś zagięcie, a tak to mogę chwycić tą daną część i pokazać dosłownie z bliska, jak jest to zagięcie zrobione, jak jest uchwyt zrobiony. Widzicie, że sam ja mam nieraz straty, że mi coś pęknie, bo nie jestem omnibusem, ale o to chodzi, żeby już komuś nie pękło, także wszystkiego dobrego życzę, pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego razu, na pewno to nie jest mój ostatni film, pozdrawiam.